Christus, amor meus, crucifixus est, crucifixus. Ojciec Rafał nie był nigdy posłem na Sejm. Nie należał do parlamentu. Wybrał powołanie ubogiego syna świętego Franciszka. Był to człowiek wielkiej modlitwy i zarazem wielkiego serca dla ludzi biednych. Z oddaniem usługiwał biednym, zarażonym, objętym epidemią, wszystkim, którzy przychodzili do jego klasztoru w Łagiewnikach, obecnie dzielnica Łodzi, nieraz, nie mając już nic innego, oddawał im własną porcję chleba albo własny płaszcz. Błogosławiony ojciec Rafał Chyliński był franciszkaninem, który większą część życia spędził w Łagiewnikach. Urodził się 6 stycznia 1694 roku. Nie miał właściwie serca do tego, żeby prowadzić gospodarstwo. Tę schedę oddano młodszemu bratu, a jego przeznaczono do wojska. Niedługo był w tym wojsku, bo kiedy jego oddział znalazł się w Krakowie, opuścił oddział i wstąpił do franciszkanów. Zaskakujące jest to, że zaledwie rok po nowicjacie, rok po złożeniu ślubów, został wyświęcony na kapłana. Do Łagiewnik trafił w 1728 roku i tu przeżył aż do śmierci, do 1741. W Łagiewnikach zaznaczył się szczególnie opieką wobec ubogich. Wychodził do tych żebraków, znał ich doskonale, wysłuchał historii ich życia, znał doskonale całą ich historię i witał ich jako dobrych znajomych. Jeżeli się pojawił ktoś nowy, to interesował się nim. Jednak przyszła ta słabość w listopadzie już, taka poważna. Prawie nie wstawał przez listopad i przepowiedział swoją śmierć, że no, chciałby umrzeć w piątek właściwie, 1 grudnia, ale mówi, może i dobrze by było umrzeć w sobotę, w Dzień Matki Bożej. W każdym razie już teraz będę umierał. No i zmarł właśnie tu w Łagiewnikach. To, że przez tak długi czas nie zaginęła pamięć o jego świętości, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie czekał na to, aby jego sługa mógł zostać ogłoszony błogosławionym już wolnej Polsce. Kult błogosławionego ojca Rafała Chylińskiego jest dosyć mocno rozpowszechniony. Miejscem szczególnym jest krypta błogosławionego ojca Rafała, gdzie przebywają pielgrzymi z Łodzi i okolic, także z całej Polski i także ze świata. W każdą drugą niedzielę miesiąca jest msza święta o godzinie 15, tak zwana wotywna, ku czci ojca Rafała. Modlimy się za jego wstawiennictwo, także modlimy się o kanonizację Rafała Chylińskiego. Każdego dnia zauważa się wielu pielgrzymów i wiernych przybywających do krypty, czyli do grobu Rafała Chylińskiego, gdzie piszą podziękowania za uzdrowienie przez wstawiennictwo tego świętego, a także podziękowania i prośby. Tych podziękowań jest bardzo dużo i one są bardzo osobiste, bardzo intymne. Są przypadki, gdzie rodzice dziękują za uzdrowienie z choroby fizycznej, także duchowej. Też wiemy, że Rafał był egzorcystą i także szczególnie ta materia duchowa jest bardzo ważna i cenna. Przychodzą także pisma podziękowania do Rafała z całego świata. Są to pisma także z prośbą o relikwie z Brazylii, z Tajlandii, z Chorwacji, z Wietnamu, z Niemiec, ogólnie z Europy.
I mnie to zaskakuje, że ten kult jest mocno rozpowszechniony nie tylko w Europie, ale i w różnych kontynentach całego świata. W naszym klasztorze z pokolenia na pokolenie jest pewnego rodzaju legenda na temat zabronienia przez gwardiana po śmierci Rafała działalności tegoż błogosławionego, że gwardian rzekomo dla świętego spokoju zabronił, że błogosławiony Rafał ujawniał się przez swoją moc. Jest to w moim uczuciu legenda, gdyż nie ma żadnego zapisu w kronikach, ale my jako współbracia błogosławionego Rafała Krynickiego chcemy, aby on działał, żeby u Boga łaski wypraszał i chcemy, mamy takie życzenie, aby był ogłoszony święty. W każdym bądź razie takiego zakazu błogosławiony Rafał nie ma z mojej strony. 5 stycznia 1991 roku odbyła się rekognicja doczesnych szczątków kandydata wówczas na ołtarze, ojca Rafała Chylińskiego. Uczestniczyłem w tym obrzędzie jako przedstawiciel kurii w charakterze promotora sprawiedliwości. Dla mnie takim osobiście najbardziej wzruszającym i przejmującym momentem była chwila, kiedy została otwarta trumna ojca Rafała i dla mnie szczególne wrażenie zrobiła postać ojca, która doskonale się zachowała. Zwłaszcza na skórek na twarzy, który jest taki bardzo autentyczny i przejmujący i wzruszający zarazem. To były rzeczywiście wielkie chwile, które przeżywam ja i ci wszyscy, którzy w tym obrzędzie uczestniczyli. Ojca Rafała poznałem jako kleryk naszego seminarium. Wcześniej nic nie wiedziałem na temat tej szczególnej postaci, tak ważnej dla nie tylko ojców franciszkanów, ale także dla całej Łodzi, dla naszej diecezji. Pamiętam, że wielokrotnie udawałem się z kolegami czy prywatnie w takiej pielgrzymce do Łagiewnik i wówczas nawiedzałem kryptę w dolnym kościele łagiewnickim, gdzie znajdowała się wówczas trumna. Prosiłem ojca Rafała w tamtych czasach, będąc jeszcze klerykiem, o to, żebym mógł jak najlepiej przygotować się do kapłańskiej posługi, a przede wszystkim, żebym mógł w pewnym sensie, przynajmniej w pewnym stopniu, naśladować jego postać w swojej kapłańskiej przyszłej posłudze, a była to posługa bardzo szczególna. Mianowicie, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć tak troszeczkę językiem ojca Jana Pawła II, ojca świętego Jana Pawła II, posługa wynikająca z wyobraźni miłosierdzia. I w tamtych czasach i dzisiaj taka wyobraźnia jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy mogli do końca wypełnić tę misję, którą Pan wpisał w nasze powołanie. Po jego śmierci właściwie bardzo szybko rozeszła się sława. Przede wszystkim jego sława jako człowieka, który może wiele wyprosić u Boga. Stał się konkurentem dla świętego Antoniego, można tak powiedzieć. I to dzięki tym biedakom, którymi opiekował się za życia. Bo ci biedacy przede wszystkim prosili go już zmarłego o jakąś pomoc, o pomoc duchową. I dlatego tak szybko się rozeszła jego sława. Wtedy też Polacy bardzo chcieli wyniesienia go na ołtarze. Prawie wszyscy polscy biskupi wysłali listy do papieża. Pisali listy politycy. Była nawet uchwała Sejmu, który zwracał się do króla o to, żeby przyspieszyć beatyfikację ojca Rafała. A więc była to rzecz dosyć powszechnie znana. Musiała być sława świętości, a zwłaszcza tych cudowności. Zresztą akta tych procesów na to wskazują. Musiała być dosyć duża ta sława. Niestety te wypadki dziejowe, które potem nastąpiły, rozbiory i tak dalej, nie pozwoliły na kontynuację. Zajmował się tymi ubogimi, uważał, że to są ludzie, którzy tak samo jak szlachcice, jak zakonnicy, jak inni, mają prawo do życia, mają prawo do szacunku, do utrzymania, do tego, żeby dzielili dobra tego świata.
uznawał to, podobnie zresztą jak święty Franciszek. I to była, myślę, ta jego wielka prawość. A dlaczego dziś? Dlaczego dziś nam to opasność przypomina? No, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Odpowiadajmy sobie na to pytanie. Kościół nie ma gotowych recept. Papież nie chce wam podpowiadać żadnej interpretacji, ale zastanówmy się wszyscy. Vivat Jesus, Vivat Jesus Salvator.